Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotuję pyszną surówkę z dyni. Bardzo smaczna jesienna propozycja dodatku do obiadu bądź do kolacji. Naprawdę polecam. Do przygotowania surówki potrzebuję 350 g dyni startej na tarce o średnich oczkach, 1 duże jabłko starte na tarce o grubych oczkach, 200 g kapusty kiszonej, kapustę przekroiłam, żeby kawałki nie były zbyt długie, 2 łyżki posiekanej cebuli i 1 łyżkę posiekanej natki pietruszki, 1-2 łyżki oleju, cukier i sól do smaku. Do dyni przekładam starte jabłka i kapustę kiszoną. Mieszam trochę, żeby składniki się równo rozłożyły. I teraz dodaję następne składniki. Cebulę i pietruszkę i dodaję około łyżeczki cukru. Później jeszcze będę sprawdzać, czy jest dobrze doprawiona. Będę jeszcze dodawać cukier i sól. Po wymieszaniu dodaję 2 łyżki oleju. Olej powinien być taki neutralny w smaku. Ja mam rzepakowy, może być też słonecznikowy bądź z pestek winogron. Mieszam dokładnie z olejem. I teraz trzeba spróbować, czy jest dobrze doprawiona. Doprawiam solą i dodaję jeszcze niepełną łyżeczkę cukru. Po wymieszaniu surówka z dyni jest już gotowa. Trzeba ją tylko przełożyć do innej miseczki. I można podawać na stół. Bardzo smaczna jesienna surówka z dyni z kiszoną kapustą. Idealny dodatek do drugiego dania bądź do kolacji. Można też zabrać do lunchboxu, do pracy. Naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.